W 88 roku już było, już się zaczynała jakaś odwilż. I to, bo my jeździli na spotkania przecież do kościoła, do Jastrzębia, do słynnej górki, w Bogucicach, w kościele Szczepana, tam my mieliśmy zebrania. I tam żeśmy się dogadywali trochę, nie? Wszyscy inni potajemnie to było. I tam żeśmy już na bieżąco wiedzieli, co się dzieje. No i na końcu w 89 roku, w lutym, żem podjął decyzję, że powołuję komisję do założenia Solidarności. Powołałem kolegów między innymi tego Pierunkiewicza, Wartaka, i jeszcze nad pięciu chyba było, i zaniosłem pismo do dyrektora i powiadomiłem. Dyrektor to przyjął do wiadomości, no ale sytuacja już polityczna się dość szybko zmieniała. No to już nie czekaliśmy, aż coś wyniknie z tego, tylko podjęliśmy decyzję już na końcu lutego, że proszę oddelegować ludzi i będziemy sprawować władzę związkową już jako związek. No i tak żeśmy zrobili, no i przyjmowali, tylko z powrotem musieliśmy ludzi angażować, żeby wstąpili do Związku Solidarność. No nie było kłopotu, a już kopalnia miała mniej ludzi wtedy, nie wiem, chyba 4000 czy ileś. I ludzi wstąpiło, 800 ludzi było. 800 ludzi, a jeszcze było w 89 roku. Wstąpiło 800 ludzi do Solidarności. I dalej wstąpili. I doprowadziłem do wyborów. Ale już we wyborach nie brałem udziału, bo przecież się szykowałem się na emeryturę, a w tym czasie jeszcze ZUS taką miał decyzję, uchwałę, że się liczy ostatni rok. No a to jeszcze rok porobię, bo 55, no to przyjdzie. Ale się okazało, że ZUS później zmienił decyzję, no ale ja już nie kandydowałem, popierałem Pierunkiewicza Mieczysława i Pierunkiewicz Mieczysław wygrał wybory i był przewodniczącym Solidarności. Był drugim przewodniczącym Solidarności kopalni Wujek.